Jako że Ślepa Kliszka ma coraz słabszą oglądalność, produkcja z góry postanowiła jeszcze bardziej podciąć budżet. Dlatego w tym roku nie stać nas na prawdziwą choinkę, ani nawet na sztuczną. Więc oto ci moja choinka. Choinka prosto z pęta. Krzyszta, Stanisław, Krzyszta, wesołych świąt, kochany, wesołych świąt, świąt. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się najbardziej świątecznym filmem świata, czyli Kevin sam w domu. Powiemy też o jego sequel. Czy jeszcze ktoś z was pamięta Święta bez Kevina? O fenomenie tego filmu szerzej pisze na swoim blogu stanekblog.pl, na który serdecznie zapraszam. Na początek weźmy na warsztat pierwszą część, a z pierwszej części oczywiście pierwszą wpadkę. Przygotowani do startu? Start! Na jednym ujęciu papier toaletowy stoi w pionie. W kolejnym kadrze papier leży i to w innym miejscu. Nie zastanawiało was, że nieważne ile warstw by miał papier toaletowy, to i tak przy podcieraniu składa się go na pół? Albo wiecie, że w Indiach do podcierania nie używa się papieru, tylko prawej ręki? Zbrodnia to doskonała, że lasko walnęło pana. No, prawie doskonała, bo tu też się wkradł pewien bug. W slangu angielskim błąd. Marv dostaje gorącym żelazkiem tylko w czoło. Ślad jednak jest na całej twarzy. Było o Marwie, to teraz dla bilansu o Harrym. Dla niekumatych to ten drugi złamywacz. Harry złapał klamkę, przekręcając rękę, dlatego znak M nie mógł się tak odcisnąć, jak zostało to pokazane w filmie. Nie ma co dłużej omawiać części pierwszej, dlatego przejdźmy szybko do części trzeciej. Żarcik. Do drugiej. Tak się prezentuje plakat z tego filmu? A tak się prezentują wpadki z tej produkcji. Nauszniki zaczesują włosy Marva. Chwilę później fryzura wygląda zdecydowanie inaczej. Ostatnio też mam problem z włosami. Strasznie szybko mi się przetłuszczają. Może macie jakąś radę? Nie wiem, może złego szamponu używam albo coś? A teraz o kobiecie gołębiu. To jest bardziej kura. W każdym razie nie chodzi mi o kolejnego przeciwnika Batmana. W ujęciu ogólnym kobieta ma na kapeluszu gołębia. W zbliżeniu jednak tego ptaka już nie ma. Wiecie co? Ciągle są święta, więc pozwolicie, że nie będę sypał anegdotami, bo chcę iść jak najszybciej do domu zaliczyć świąteczne urżnięcie. Dlatego kolejna wpadka. Podczas pierwszego spotkania z Harrym i Marvem, Kevin upuszcza mapę i ucieka. Po chwili w miejscu, z którego rozpoczął ucieczkę, mapy już nie ma. I ostatnia ślepa kliszka. A wódeczka się chłodzi. Na zbliżeniu jest zdecydowanie więcej korali niż w ujęciu ogólnym. I koniec! Do domu! Staraczku, staraczku, chodź no tu na sekundkę, bo jeszcze ten. Wpadeczka od widzów, wpadeczka. Od widzów wpadka z człowiek demolka. Raz czarny charakter osłony z opony ma na prawym ramieniu, a po dwóch minutach akcji już na lewym. Kliszkę nadesłał kocisko klakier i otrzymuje ten film. Kocisko klakier, no. A jestem Stanek, no. A da ten film. Nie ten drugi. Ten czerwony co tam leży. Otrzymujesz ten film i właśnie on wędruje do ciebie. A teraz do zdobycia jest ten. Sezon piąty finałowy. Zajebiście. SK@wp.tv. Obiecuję, że w wolnej chwili przeczytam wasze wpadki. Pamiętajcie, duży fotos i w mailu tytuł. Aha, no i jeszcze na koniec subskrypcja. W WP klikacie serię i wybieracie ślepą kliczkę, a w to się wytnie tutaj z rogu subskrybuj. I tak, wiem, że już dawno macie subskrypcję, bo mnie bardzo kochacie. No i na koniec stanek.blog.pl. Zachęcam do lektury. Wesołych świąt. Rodacy.